Cześć, z tej strony BNN23 i witam Was w kolejnym odcinku z serii Pojedynki Bohaterów. No i powoli lecimy z filmami zapowiadanymi ostatnio, że pojawią się na kanale w najbliższym czasie, niezwiązanymi z Kingdomem, chociaż to w sumie te, też tak nie do końca, bo w tych Pojedynkach Bohaterów mamy też postaci z Kingdoma. No i właśnie dzisiaj Weznan, czyli oczywiście główny antagonista serii Kingdom Rush, zmierzy się z Agandaurem. Czyli głównym antagonistą gry władca pierścieni, wojna na północy. No i zacznę od przedstawienia sylwetek obu bohaterów, następnie przejdziemy do oceniania w poszczególnych kategoriach, a potem będziemy mieli podsumowanie i postaram się właśnie wydać werdykt, kto moim zdaniem zwyciężyłby w tym starciu i dlaczego. No i jeszcze dla zainteresowanych na koniec, potem będzie ankieta. Gdzie była to jedna z czterech opcji, i gdzie opcja ta zgromadziła najwięcej właśnie waszych głosów. No i Weznan pojawił się w tej serii tak wiele razy, że chyba jest rekordistą, ale oczywiście powiedziałem, że przedstawię tego bohatera, więc właśnie to robię. Weznan, tak jak już wspomniałem, jest głównym antagonistą całej serii gier Kingdom Rush. Choć akurat czwartą część Vengeance i tą najnowszą Alliance niejako mamy z perspektywy weznana, ale generalnie to on jest uznawany za takiego najważniejszego złoczyńcę w całym tym uniwersum. Jest on mrocznym władcą, a do tego bardzo potężnym czarnoksiężnikiem, którego jeszcze moce, tak jak przewidywałem, tak jak wy przewidywaliście, zostały zwiększone właśnie w najnowszej części gry. Jego przeciwnikiem natomiast będzie Agandaur tak jak już wspomniałem, główna antagonista gry, władca wiercieni, wojna na północy. No i tak jak nazwa wskazuje, jest on głównym dowódcą wojsk Saurona właśnie na północy Śródziemia. Oprócz tego jest on czarnym Numenorejczykiem i też takim właśnie magiem, czarnoksiężnikiem, niczym jego mistrz Sauron. Bohater ten też warto nadmienić jest bohaterem niekanonicznym czyli pojawia się w grze, związanej z uniwersum Władcy Pierścieni, natomiast nie jest on wspomniany w żadnej książce Tolkiena. I pierwszą kategorią, bo już zaczynamy ocenianie, jest siła fizyczna. No i w takiej zwykłej postaci Agandaur jest silniejszy od Weznana, jest on dużo lepiej zbudowany, też dzierży dość spory miecz, nosi ciężką zbroję, co też wymaga siły i radzi sobie w niej bardzo dobrze. Natomiast weznan pamiętajmy potrafił też zmieniać swoje formy, a mianowicie potrafił przybrać formę wielkiego demona, kiedy to no, siły fizycznej mu nie brakowało. Dlatego no, myślę, że na tej podstawie w tej kategorii będziemy mieli remis. Kolejną kategorią jest szybkość. I szybkość przemieszczania się może nawet by była tak po prostu podobna, natomiast obaj bohaterowie mają tą samą też zdolność. Zarówno Agandaur, jak i Weznan potrafił się teleportować. Co oczywiście daje im ogromną przewagę w starciu z różnymi przeciwnikami, dlatego Remis. Następnie mamy Zwinność. No i tak jak porównamy, no tutaj też mamy pewne ograniczenia z racji, że są to dwa różne gatunki gier. Ale patrząc na to, jak przemieszczały się obaj bohaterowie, no to jednak Agandaur jest bohaterem, który jest trochę zwinniejszy w walce. Dlatego otrzymuję punkt w kategorii zwinność. Dalej mamy walkę wręcz. No i Weznan jest czarodziejem, czarnoksiężnikiem, bazuje on na magii. Natomiast Agandaur, oprócz tego, że też jest czarnoksiężnikiem, walczy też mieczem i potrafi on jak najbardziej walczyć wręcz, dlatego no w tej kategorii otrzymuję punkt. Następnie mamy wytrzymałość i zarówno Agandaur, jak i Weznan są ludźmi. No, i właśnie, więc jeśli coś by ich trafiło, no to zostaliby prawdopodobnie pokonani. Wezmę co prawda i jest potężniejszy w takiej mocy magii. Jego zaklęcia są potężniejsze, dlatego, no oczywiście, ciężej by go było pokonać, i to teoretycznie mógłbym brać pod uwagę jako wytrzymałość, ale jeśli bierzemy ogólnie taką wytrzymałość, jako wytrzymałość, no to chyba bym postawił jednak znów na remis. Następnie przechodząc do kolejnej kategorii, kategorią tą są umiejętności ogólne. No i oczywiście te umiejętności przedstawię i zacznę od Weznana. Weznan, tak jak już wspomniałem wcześniej, potrafił się teleportować. Potrafi też przybierać formę potężnego demona. Potrafił również przyzywać sojuszników, sługi na pole bitwy, chociażby przywołał potężnego arcydemona podczas oblegania zamku króla Denasa, w finale głównej kampanii Kingdom Rush Vengeance. Oprócz tego posiada on szereg różnych zaklęć ofensywnych, którym jest w stanie niszczyć oddziały wroga, burzyć mury itd. Tak i, tak I jest niesamowicie potężnym magiem. Też mieliśmy zdolności nowe, które zostały wprowadzone w Kingdom Rush Alliance, gdzie chociażby użył tak zwanych, jak ja to nazywam, magicznych takich pętów, takie łańcuchy. Z mocy, z magii, którymi właśnie spętał Overseer'a, by dać czas swoim sojusznikom. Dlatego, no tutaj widzimy, że Wezman naprawdę ma szeroką paletę zdolności i jest dość potężnym bohaterem. Z drugiej strony natomiast mamy Agandaura, który potrafił jeździć konno, potrafił walczyć wręcz za pomocą miecza, potrafił też latać na skrzydłach tej bestii takiej samej skrzydła tej bestii, jaką posiadały na zgóle. Ponieważ też był sługą Saurona, i do tego bardzo ważnym. Oprócz tego był on potężnym czarownikiem. Potrafił się teleportować, lewitować, a także używać potężnych piorunów kulistych. Nawet był w stanie wywołać taką mini burzę. Dlatego no też widzimy, że dość potężny mag i jeden i drugi bohater wypadają tutaj całkiem nieźle, więc postawiłbym na remis. Następnie mamy inteligencję. No i tutaj. Mamy dwóch inteligentnych całkiem bohaterów, takich, którzy też tutaj nawiązuje trochę do kolejnej już kategorii, czyli do strategii, ale umieją sobie poradzić w różnych sytuacjach, podjąć odpowiednie kroki i wiedzieli, jak no, zaskoczyć też przeciwników i tak dalej, i tak dalej. Dlatego no, myślę, że ani jeden, ani drugi jakoś nie wypadają źle na swoim tle, dlatego postawiłbym na remis. Dalej mamy strategię. I tutaj też mamy pewne podobieństwa między tymi bohaterami, ponieważ zarówno jeden, jak i drugi potrafili walczyć samemu z oddziałami wroga czy z pojedynczym przeciwnikiem, jak i właśnie dowodzić oddziałami. No i właśnie Agandaur był głównym dowódcą i taką prawą ręką Saurona, jeśli chodzi o działania na północy. I chociażby mieliśmy tutaj właśnie zgromadzenie orków z góry Gundabad, orków. Na rzewiskach Eten. No i mieliśmy liczne ataki na posterunki Dunedainów Przejął też on ruiny Fornostu, zaatakował krasnoludską siedzibę Nordinband. Także tutaj trochę tych działań Agandaura było. Nie było ono na tak szeroką skalę, jak Uweznana znana, który działa na całym kontynencie i działa na szerszą skalę, ale mimo wszystko jednak tutaj nie można mu odmówić, że doświadczenie w tej kategorii ma. Natomiast Noweznan właśnie atakował Linerię, ich sojuszników i tutaj właśnie mamy to, co miało miejsce w Kingdomie 1C, ale i w Kingdom Rush Vengeance. Oprócz tego był też jednym z ważniejszych dowódców podczas wydarzeń z najnowszej części, czyli Kingdom Rush Alliance. No i był też jeden z pomniejszych dowódców podczas wydarzeń z Kingdom Rush Origins. Dlatego tutaj jeśli chodzi o strategię, no to i jeden i drugi moim zdaniem powinni otrzymać punkt. Jeśli chodzi natomiast o kolejną kategorię, czyli doświadczenie, tu moim zdaniem już znacząco wygrywa weznan. Brał on po prostu udział w zdecydowanie większej ilości różnych misji, bitew, potyczek, konfliktów itd. itd. Pojawia się w praktycznie każdej części Kingdoma, dlatego no tutaj zdecydowanie pokonuje swojego przeciwnika. I myślę, że powoli będę przechodził do podsumowania. Jeszcze myślałam, by wziąć pod uwagę kategorię moc taką po prostu i generalnie jak to wygląda w punktach. No jeśli brałbym pod uwagę tą kategorię jeszcze o której wspomniałem przed chwilą, mielibyśmy remis 8 do 8. Tak, 8 do 7 wygrał Agandaur, ale czy uważam, że on by wygrał tą walkę? Nie. Mimo już jeden i drugi prezentują się całkiem podobnie, mają kilka cech wspólnych, to jednak weznan, jeśli chodzi o potęgę magiczną o siłę jego zaklęć i jego możliwości jest dużo potężniejszy niż jego przeciwnik, jest dużo potężniejszy niż Agandaur, który i tak mimo wszystko wypada całkiem nieźle na tle weznana i jest całkiem potężny. Ja sobie odświeżyłem jeszcze właśnie e, wojnę na północy i jednak ten Agandaur trochę nawet lepiej wypadał niż go zapamiętałem. Ale mimo wszystko, jednak, weznam tych zdolności i jakby moc tych zdolności jest też dużo większa. No i wypada on lepiej niż Agandaur moim zdaniem, dlatego moim faworytem jest Weznam, to na niego bym postawił i myślę, że pokonałby on Agandaura na jakimś takim no, średnim poziomie trudności, jeśli mam też określić właśnie w jaki sposób. Tak jest moje zdanie, ale możecie się z nim nie zgodzić. Dlatego zachęcam do dyskusji w komentarzach, do pisania swoich argumentów za i przeciw w poszczególnych kategoriach, kto waszym zdaniem wygrałby tą walkę, dlaczego. A my słyszymy się w kolejnych odcinkach. Natomiast, jak ktoś jest jeszcze chętny chwilę posłuchać, no to zapraszam na omówienie ankiety. A w ankiecie opcja ta nie była jedyną opcją, która wygrała. Agandaur kontra Weznan opcja ta zgromadziła 42% waszych głosów. Natomiast pojawi się też inna opcja z tej ankiety, która zajęła drugie miejsce: Silvana Swindrunner kontra Asra. 27% waszych głosów. Natomiast po 15% zgromadziły kolejne opcje. Jedna z tych opcji swoją drogą wygrała w innej ankiecie. Mam tutaj na myśli Malekit kontra... O przepraszam, no nie do końca. Malekit kontra Malishia, 15% w tej ankiecie, a Malekit kontra Pajęcza Bogini, czyli niejako też po części Malisja, wygrała w jednej z ankiet późniejszych, gromadząc chyba za 40% waszych głosów, jak dobrze pamiętam. No i po raz kolejny pojawia się opcja zestawienia dwóch potężnych wojowników Jamie Lannister z Contra kontra Gerard Lightseeker, właśnie z King Natomiast Natomiast 15% to za mało, by ta opcja pojawiła się w najbliższym czasie. Dlatego wyniki ankiety prezentują się następująco. Ja myślę, że więcej do dodania nic nie mam. Słyszymy się w kolejnych odcinkach z tej i z innych serii. Także trzymajcie się i cześć!